dobry Państwu. Nazywam się Artur Rojek. W firmie SemiHav pracuję jako inżynier oprogramowania. Głównie zajmuję się projektami embedded. Natomiast hobbystycznie interesuję się tematem retro gier, pisaniem gier. Dzisiaj przedstawię Państwu temat jak stworzyć grę właśnie w stylu retro. W czerwcu na, poprzednim, na poprzedniej prezentacji z cyklu Meetup pokazałem Państwu, jak napisać efekty graficzne na konsoli Game Boy w Assemblerze Z80. Natomiast dzisiaj zaprezentuję, jak napisać grę już na komputer osobisty PC. W tym, że chciałbym zaznaczyć, że nie będzie to gra taka, jak, jak dzisiaj się je pisze, czyli gra 3D. Z, z bardzo atrakcyjną grafiką, i tak dalej. Będzie to prosta gra 2D, która będzie nawiązywać do ery DOSa, a Amigi, czy też konsol takich jak NES, Pegasus czy Sega Mega Drive. To może od razu przybliżę Państwu, dlaczego interesuje mnie właśnie ta era i, i dlaczego chcę ją napisać na komputer, a nie właśnie na jedną z tych konsol. Chodzi tutaj o to, że od jakiegoś czasu kolekcjonuję konsole działające pod działające na systemie Linux, które zaprezentuję jedną z takich konsol, które właśnie, jeśli chodzi o ich rozdzielczość ekranu, te konsole dobrze dobrze się na nich pisze takie właśnie gry retro. Tu jest, na przykład. Inna konsola, czy jeszcze trzecia. Oprócz pisania gier na te konsole, ja również udało mi się powiązać tutaj moją wiedzę embedded, i z racji, że te konsole działają na Linuxie, zajmowałem się też pisaniem sterowników urządzeń do tych konsol, także. Jest to, tak, są to bardzo ciekawe platformy dla mnie, gdyż z jednej strony właśnie pracuję na niskim poziomie, a z drugiej strony mogę użyć tych sterowników, które napisałem do powiedzmy obsługi joysticka czy do przycisków i mogę napisać grę, która działa na takiej konsoli i działa z moimi sterownikami. I myślę, że możemy w tym momencie przejść już do moich slajdów. Czyli, tak jak mówiłem, temat jest to: tworzymy grę w stylu retro. I w ogóle o czym ja dzisiaj będę opowiadał. Przybliżę Państwu działanie biblioteki SDL. Jest to biblioteka, która zapewnia grafikę, zapewnia dźwięk oraz wejście, czyli input. Następnie opowiem, jak w ogóle działa przebieg programu, co to jest buforamki, jak działa właśnie wejście, a później już wejdę w tematy związane z mechaniką gry, pokażę Państwu, jak wykorzystywana jest trygonometria, czy w jaki sposób obliczać detekcję kolizji. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest biblioteka SDL. SDL, czyli Simple Direct Media Layer, to jest wysokopoziomowe api, które abstrahuje nam grafikę, właśnie urządzenia wejścia takie jak joystick, klawiatura, czy mysz, czy nawet trackball i bardziej egzotyczne urządzenia oraz podstawowy dźwięk. Do tej biblioteki są dostępne rozszerzenia w postaci innych bibliotek napisanych przez tych samych twórców, takich jak właśnie SDL Image, który rozszerza API o obsługę dodatkowych formatów graficznych, SDL Mixer dodaje formaty dźwiękowe, SDL TTf pozwala na używanie czcionek TrueType czy SDL.net na, ułatwia nam pisanie gry sieciowej. Zaletami SDL na pewno jest to, że jest otwarty kod źródłowy, więc została przeportowana na chyba wszystkie platformy, na które mogła być przeportowana. I właśnie dzięki temu ma ona niezwykłą przenośność i działa na wielu backendach. To znaczy, mamy na przykład backend bezpośrednio buforamki FBD, mamy backend do mm, okienek X11, czy jest nawet backend back na OpenGL i on nam załatwia platformy takie jak Linux, czy jak systemy BSD na przykład. Oczywiście są backendy na macOSa, na Windowsa, czy nawet bardziej egzotyczne jak Sega Dreamcast. Dzięki temu piszemy grę raz i nie musimy się martwić o to, czy ona będzie działać nam na Linuxie, na się na Macu. Raczej będzie działać. I tutaj na schemacie po lewej mogą Państwo zauważyć, jak działa biblioteka SDL, czyli ona jest wysokopoziomowa, abstrahuje nam właśnie grafikę czy input lub dźwięk. Pod spodem mamy jakiś tam backend, który nam bezpośrednio działa z buforem ramki, a na końcu system przekazuje te dane powiedzmy do panelu LCD, który to wyświetla na, już wyświetla informacje dla gracza. I tutaj zaprezentowałem właśnie taki przekrój tych platform. Także SDL może działać na platformach typu właśnie Raspberry, Pi, jeśli się podepnie ekran, konsole, konsole przenośne, czy, czy normalne systemy okienkowe. Dobrze. Przejdźmy dalej. Aha, ważna informacja, ważna informacja jest taka, że są w zasadzie dwie biblioteki, które nazywają się SDL. SDL 1.2 i SDL 2.0. To są dwie różne biblioteki tak naprawdę, natomiast twórcy sdl stwierdzili, że napiszą nową bibliotekę i nazwali ją tak samo, tylko zwiększyli numerek wersji. Dlaczego są to różne biblioteki? Dlatego, że SDL 2.0 nie zapewnia warstwy komp kompatybilności wstecznej z SDL 1.2. Jest nastawiany już w zasadzie na sprzętową akcelerację, przez co y Urządzenia, które działają pod kontrolą SDL2.0 muszą mieć już kartę graficzną, więc tak naprawdę odpada nam większość z tych platform nie odpali nam się na tym, na tym ani na tym. SDL 2.0 jest już bardziej nastawiony właśnie na jakieś Androidy czy na komputery osobiste z kartami graficznymi. Natomiast tutaj przedstawiam Państwu w ogóle jak wyglądają gry, które są napisane przy użyciu biblioteki SDL. I ja tutaj mówię w tym momencie, już będę mówił tylko i wyłącznie o, o bibliotece SDL 1.2, czyli tej, gdzie grafika odbywa się softwareowo bez użycia GPU. Tutaj wybrałem takie trzy przykłady gier. A tutaj jest na przykład twórczość moja, tak żeby Państwu uzmysłowić, jakiego rodzaju gry można napisać, jakiego rodzaju gry później działają na różnych właśnie takich konsolkach. I jeszcze tak pokrótce, dlaczego ta rozdzielczość 320 na 240 SDL nie ma jakichś limitacji, jeśli chodzi o rozdzielczość. Jest to tylko i wyłącznie moja decyzja, żeby zawęzić, zawęzić ten styl gry, żeby ona działała właśnie na urządzeniach przenośnych, które mają LCD o takiej rozdzielczości. Y, czy też y, um, urządzenia typu Raspberry Pi, gdzie też zazwyczaj te y, ekrany LCD, które można dla nich dokupić, y, działają w, y, w takich niskich rozdzielczościach, a dodatkowo nawiązuje to w pewien sposób do, do ery komputerów DOS czy Amiga, gdzie y, rozdzielczości były podobne. Ym. Dobrze, zanim przejdziemy do y, maszyny stanowej, do opisu Flow programu, y, pokażę Państwu w ogóle, m, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Y, także y, wracając do tych gier, które napisałem, y, dzisiaj spróbujemy zrobić remake tej gry, y, co rozumiem przez remake, y, do dzisiejszego meetupu y, przepisałem tę grę od zera i y, 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 Będę Państwu pokazywał fragment po fragmencie ciekawsze elementy i omówimy jak dojść do tego, żeby taką grę napisać. Przejdźmy oraz ja może Państwu tę grę uruchomię. Momencik. Dobrze, zacznijmy jeszcze raz. Czyli to jest ta gra, którą będziemy chcieli dzisiaj przepisać. Celem tej gry latamy takim samolocikiem i próbujemy uciekać przed rakietami. U góry mamy timer i celem gry jest utrzymanie się przy życiu, przy życiu jak najdłużej. W momencie, kiedy skolidujemy z rakietą. Timer nam się resetuje i zabawa rozpoczyna się od nowa. Czyli taka, myślę, mechanika gry jest na tyle prosta, że nam się uda w tę godzinę czy półtorej godziny omówić większość aspektów. Także myślę, że możemy wrócić do slajdów. Dobrze. Maszyna stanowa. Co przez to rozumiem? Maszyna stanowa, czyli automat skończony, lub inaczej przebieg programu. Tutaj po lewej zaprezentowałem taki przekładowy kod pętli głównej. On jest troszkę uproszczony względem tego, co mam w grze, ale to jest po to, żeby łatwiej móc pewne koncepty wyjaśnić, więc. Na początku musimy zainicjalizować naszą bibliotekę graficzną, zainicjalizować wejście. Następnie mamy pętlę główną gry i ona będzie działać do momentu, kiedy gra stwierdzi, że chcemy z niej wyjść i wtedy czyścimy grafikę, czyścimy wejście, czyścimy grafikę i kończymy program. Natomiast w pętli głównej to, co chcemy robić, to na, na początku zawsze wczytujemy e, stan e, klawiatury lub joysticka, e, lub powiedzmy myszki, po prostu wejścia. E, później odbywa się logika gry, gdy cała logika dla danej klatki się odbędzie, e, ponieważ pętla główna, e, jeden cykl pętli reprezentuje nam wyświetlenie jednej klatki na ekranie, czyli najpierw mamy to wejście, później mamy logikę, a na końcu rysujemy. E, co rozumiem przez logikę? Najpierw musimy jakąś reakcję na wejście, to znaczy jeśli gracz nacisnął strzałkę w lewo, to zazwyczaj chcemy, żeby ten obiekt gracza skręcił w lewo. Następnie musimy przesunąć wszystkie obiekty, które są na planszy. Musi się odbyć jakaś detekcja kolizji i, i na końcu naliczamy jakieś tam punkty, które, nie wiem, gracz jakieś monety skolekcjonował. czy stracił życie i tego typu sprawy. I jak zamkniemy logikę dla danej klatki, to możemy zacząć rysować te wszystkie zmiany na ekranie i chcemy zacząć od rysowania wszystkich widocznych obiektów, to znaczy nie musimy rysować wszystkich obiektów, które się znajdują gdzieś na planszy, interesuje nas tylko i wyłącznie obrąb ekranu, ten wycinek planszy, który jest pokazywany na ekranie. Oprócz tego chcemy narysować jakiś overlay, czyli tam powiedzmy czcionki z punktacją, czy jakiś system menu. No i jakie wyświetlenie tej punktacji dodatkowe. Czy to przez tekst, czy przez jakieś grafikę. Dobrze, także tak wygląda przebieg programu. I wskoczmy od razu do tego, jak działa grafika. Um, buforamki. Co rozumiem przez buforamki? Jeśli mamy w grze ekran, to ten ekran jest podzielony na indywidualne piksele. Te piksele ulokowane są w pamięci ciągłej, to znaczy jest to, możemy sobie to wyobrazić jako tablicę o rozmiarze minimalnym długość razy szerokość ekranu, razy głębia kolorów i ilość buforów, o których później. I najczęściej ta pamięć jest ulokowana normalnie w ramię i raz na klatkę jest kopiowana do, w przypadku tego typu konsolek, które mają ekran LCD, jest kopiowana do kontrolera LCD. W przypadku, powiedzmy, jakiegoś backendu X11 jest kopiowana gdzieś indziej i pewnie przechodzi przez kartę graficzną na końcu. I takie, takie kopiowanie odbywa się przy przywrócił DMA lub zmapowania tej pamięci jako write combining. Przynajmniej przy ekranach LCD, z którymi mam największe doświadczenie. I tutaj już. Aha, głębia kolorów, czyli tak, e, tak jak mówiłem, e, każdy ten piksel musi być reprezentowany w e, naszej tablicy bufora ramki i na taki piksel e, składa się e, ileś tam bitów e, i e, ten, ten jeden piksel jest rozbity na e, składowe kolorów. E, najczęściej spotykane e, składowe to jest RGB, YUV, e, Zapewne są i inne, natomiast my się skupimy na tej głębi kolorów RGB. Te dwa wycinki, które tutaj prezentuję na ekranie, to są rejestry sprzętowe kontrolera LCD w konkretnym układzie, dokładnie dla dokładnie dla tej konsoli, natomiast myślę, że one dobrze symbolizują to w jaki sposób, jak ten buffer ramki wygląda. To znaczy, jeśli mamy głębię kolorów 16 bitową, to znaczy, że przez 16 bitów mamy ulokowany jeden piksel, a przy kolejnych 16 jest kolejny piksel kolejny 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 aż nam się skończy ten bufor wyświetli nam się cały ekran. No i powiedzmy tutaj przy tej głębi kolorów mamy takie założenie przed pierwsze 5 bitów to jest blue czyli niebieski kolor później kolor zielony później kolor czerwony a przy głębi kolorów 24 bitowej mamy troszeczkę inaczej bo mamy do dyspozycji więcej bitów więc Część składowych kolorów będzie bogatsza, będzie potrafiła wyświetlić więcej barw. A tutaj jest padding, ponieważ przy tym konkretnym kontrolerze LCD on czyta 32 bity naraz i jeśli mamy głębie kolorów, która się nie zmieści, tak jak RGB16, to musimy zostawiać puste bity i tak będzie wyglądał nasz bufor ramki, czyli tutaj jest taki mały wycinek, ale musimy sobie wyobrazić że to się będzie powtarzać dla każdego piksela taka, taka, taki ciąg w tablicy. I jak to wygląda od strony programistycznej przy użyciu tej biblioteki SDL? Mamy obiekt o nazwie SDL Surface i on reprezentuje nam właśnie ten bufor ramki, o którym przed chwilą mówiliśmy wewnątrz SDL-u i jest to struktura i ona w środku ma pole pixels, które bezpośrednio jest to wskaźnik właśnie na ten, tą, tę pamięć ram, gdzie siedzi nam ten cały bufor. Aby w ogóle rozpocząć pracę z SDLM, z częścią graficzną, musimy zainicjalizować bibliotekę yy, przez wywołanie funkcji SDL init. Yy, I tutaj informujemy yy, bibliotekę, jaki podsystem chcemy. To może być wideo, to może być input, to może być dźwięk. Yy. Następnie jeśli chcemy, możemy wymusić yy, nazwę okna, yy, możemy ustawić ikonę dla tego okna. I coś co ja robię najczęściej to wyłączam kursor, czyli na takim okienku nie można by było widzieć takiego kursora, który się porusza. Tak. Co dalej? Następnym ważnym elementem jest ustawienie rozdzielczości dla backendu żeby ten backend nam mógł skonfigurować tenże buforamki. ramki robimy to przez wywołanie funkcji SDL_SetVideoMode która jako parametr bierze długość, szerokość ekranu, głębia kolorów i dodatkowe flagi które informują nas na przykład o tym że Chcemy włączyć podwójne buforowanie lub chcemy, żeby ten nasz, ten nasz screen pixel wskazywał faktycznie na buforamki, a nie na kopię gdzieś wewnątrz programu. I tutaj jest właśnie, mam przykład tych flag HW Surface, czyli Hardware Surface wskazuje nam na sprzętowe buforamki. Software Surface alokuje osobną pamięć, i później odbywa się dodatkowe kopiowanie do bufora ramki. A jeśli chodzi o podwójne buforowanie, to polega to na tym, że jeśli mamy ten nasz ekran, to nie możemy zagwarantować przy takim jednym ekranie, że synchronizujemy częstotliwość odświeżania ekranu LCD z momentem, kiedy piszemy do bufora ramki nowe dane. I może się tak zdarzyć, że ekran jest w trakcie rysowania klatki, a my dodamy nowe elementy na ekranie. I najczęściej to się kończy czymś takim, że jeśli, ekran się, jeśli zawartość ekranu przemieszcza się w grze w lewo lub w prawo, to część ekranu rysuje nam starą klatkę, część nową klatkę i, i widać ten punkt, w którym te klatki się ze sobą rozbiegają. Dlatego, żeby tego nie było, tworzy się takie rozwiązanie, gdzie mamy dwa bufory. Jeden bufor jest, wskazuje na klatkę wcześniejszą i ona jest rysowana, a w międzyczasie jest drugi bufor, który jest niedotykany przez backend i tam możemy na spokojnie rysować kolejną klatkę i dopiero jak ją skończymy to te bufory zamienimy ze sobą kolejnością i ten nowy zacznie być rysowany a do tego starego możemy kolejną klatkę aktualizować. I na samym końcu informacje SDL Flip to jest właśnie ta informacja że skończyliśmy pracę z tym buforem. I backend może zacząć rysować sobie ten bufor. I na samym samym końcu, jak już chcemy zamknąć program, to musimy, powinniśmy wywołać sdll, quit, żeby nam zwolnił zasoby I myślę, że na tym etapie mogę skoczyć już do kodu z grą. Zobaczmy. Ok. Mm. Dobrze, widzą Państwo moją, mój terminal. Więc od yy, razu powiem tak. Yy, yy, przygotowałem dla Państwa 7 przykładów, i, i yy, 8 to jest gotowa gra. I ten kod źródłowy jest yy, dostępny na publicznym repozytorium, do którego link trafi yy, po moim wykładzie. Także jeśli yy, coś ominę, jeśli coś będzie niejasne i nie uda mi się tego na końcu wyjaśnić. Yy, w sesji QA, to będą mieli Państwo szansę przeglądnięcia tego kodu. Dobrze, więc tak, zacznijmy pokazać ten kod. Więc tak, to jest główny program. Najpierw chcemy zainicjalizować bibliotekę graficzną oczywiście to co pokazywałem wcześniej to był tylko taki schemat, a tutaj jest faktyczne użycie w grze, więc mam dedykowaną funkcję, która mi najpierw inicjalizuje SDL ustawia nam ustawia nam nazwę okna, wyłącza kursor konfiguruje nam buforamki i i mamy już gotowy backend graficzny do wyświetlania. W ten sposób zamykam to. Wszystkie te surface, inne niż nasz ekran, musimy zwolnić. A na końcu zamykamy SDL. I tutaj mam funkcję SDL Flip. Dobrze, wróćmy do slajdów. Okay. I tak, tutaj już wejdę w, szczegół, w szczegóły tego, tej struktury SDL Surface. Tutaj pokazuję bezpośrednio z, z Manpage'a SDL jak wygląda ta struktura w środku. W ogóle polecam manpage'e SDL. a Dobrze są udokumentowane, mogą Państwo dużo, dużo informacji wyczytać z nich. No i co to są te, 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 te SDL surfaces? One służą do tego, żeby przechowywać bitmapy w pamięci. Czyli każda grafika, która jest na ekranie, ona będzie siedzieć w jednym z takich obiektów. To będą właśnie obiekty gry, jakieś czcionki, elementy tła. Pole pixels trzyma nam bufor pikseli. Dla ekranu to będzie bezpośrednio ten bufor ramki, a dla wszystkich innych obiektów to będzie pamięć, która przechowuje nam bitmapę. I rysowanie na ekranie odbywa się poprzez przekopiowanie zawartości tego Pola Pixels z jednej Surface do drugiej aż w końcu trafi ona do tej Surface, która jest naszym ekranem. Jest możliwy bezpośredni dostęp do tego pola do takiego bufora pikseli. Z tym, że żeby móc tego używać trzeba zwrócić uwagę na pole format, żeby wiedzieć, to, to pole rozpisałem, żeby wiedzieć jaki bufor ma głębię kolorów, ile jest bitów na piksel, jak są one ulokowane, w jakim offsecie, i dopiero jeśli mamy te informacje, możemy ręcznie te piksele aktualizować. I jak wyglądają te, to, takie operacje, czyli to kopiowanie z bitmapy na bitmapę? Y? Najpierw, jeśli chcemy w ogóle grafikę z systemu plików załadować do naszej gry, korzystamy z funkcji sdl.load.bmp. Ona nam załaduje właśnie zawartość bitmapy do, takiej, do takiego obiektu. Następnie, co ważne, jeśli chcemy, żeby ta grafika działała z przezroczystością musimy określić, który z kolorów w tej grafice będzie działał jako kolor przezroczysty i będzie ignorowany przy rysowaniu. Jeśli tak się stanie, że dwa obiekty na siebie nachodzą, to te piksele, które są oznaczone jako set color key one nie będą rysowane i będzie widać pod spodem ten drugi obiekt. Następnie w celu przekopiowania pewnego wycinka z jednej surface do drugiej korzystamy z funkcji SDL Bleed Surface i ona operuje w ten sposób, że najpierw mamy nasze źródło, czyli taki SDL Surface obiekt 1. Następnie tutaj jest informacja o tym, jaką pozycję, jaki, jaki wycinek, jeśli sobie wyobrazimy bitmapę, zaraz to Państwu na przykładzie pokażę. Mówimy na przykład, że dla tej bitmapy w pozycji x takiej, y takiej, długość taka, szerokość taka, chcemy wyciąć fragment i wkleić go do, na nasz ekran pod offset w ekranie x, y o taki na przykład. I gdzieś tam, pod sam koniec, chcemy zwolnić ten surface. O, właśnie. I tutaj w ten sposób to wygląda. Mamy bitmapę, którą załadowaliśmy funkcją BMP. I chcemy wyświetlić tylko taki mały obszar na ekranie. Uskalamy taki. Wycinek to jest ten clip. Czasami to się też nazywa tile od kafelek. I następnie mówimy, gdzie na nasz gotowy ekran ma to trafić i po wywołaniu funkcji blitz Surface. Te piksele są kopiowane do tej drugiej Surface w tym miejscu. I, i tak szybko, co to oznacza Blit. Jest to blit od skrótu BLT Block Transfer, czyli ten transfer tych wszystkich pikseli blokowo na ekran. Dobrze, zanim przejdziemy do Framerate, to wróćmy do naszego kodu. Jak odbywa się to rysowanie. Ja mam wydzielony plik, gdzie właśnie trzymam funkcje związane z rysowaniem. Ten moment, gdzie wczytuję bitmapę z pliku do pamięci, do tego mam osobną funkcję i ona jest bardziej rozbudowana niż ten przykład. A to dlatego, że może się okazać, że ta bitmapa, którą mamy na dysku gdzieś, jej głębia kolorów czy jej format jest zupełnie inny niż ten, który ustawiliśmy dla naszego ekranu. I jeśli byśmy bezpośrednio brali, jeśli byśmy chcieli bezpośrednio rysować taką bitmapę na ekranie, to nam się rozjadą te piksele. Dlatego y, najpierw wczytuję sobie taką bitmapę pod obiekt loaded. Y, następnie tworzę drugi obiekt, funkcja as' create RGB surface to jest tworzenie tego obiektu bez wczytania mu y, jakiegoś pliku, czyli tworzę taką pustą y, pusty surface o y, takiej długości, szerokości i głębi kolorów. Następnie Kopiuję zawartość z tej oryginalnej Surface do tej naszej docelowej, i funkcja SDL Blitz Surface ona patrzy nam, jaki jest format dla każdej z tych grafik, i w locie konwertuje to. Więc mamy gwarancję, że w tym momencie mamy dopasowaną głębię kolorów tej bitmapy do tego formatu, który używamy. No i zwracam na końcu taką gotową, wczytaną surface, czy, czy powierzchnię, nie, nie wiem jak to określić. Jak wygląda następnie rysowanie? A to bardzo podobnie, tylko ja sobie pozycje x, y i ten obszar clip podaję jako parametry tej funkcji i wyświetlam na ekranie. Dobrze, więc wróćmy teraz do naszych slajdów. OK, framerate, więc tak, na pewno nie chcielibyśmy, żeby nasza gra działała tak szybko, jak tylko procesor potrafi ją rysować na ekranie i LCD potrafi jak najszybciej dowyświetlać. wyświetlać, tylko chcemy dostosować do pewnego framerate. Tutaj założyłem, że będziemy wyświetlać tylko 60 klatek na sekundę, i w tym momencie będę synchronizował przebieg całej gry z wyświetlaniem właśnie takiej ilości klatek. Jak to się odbywa? Mam tutaj funkcję, która najpierw nam wyciąga informacje z SDL-a o bieżącym czasie. Później przelicza, ile czasu minęło. Od ostatniej wyświetlonej klatki, i jeśli wiemy, że możemy wyświetlić następną klatkę, to wyświetlamy, a w innym momencie czekamy. I przy następnym przebiegu głównej pętli jeszcze raz tutaj wejdziemy. I w zasadzie ta nasza. Funkcja jest w takiej samej formie użyta w moim prawdziwym programie. O, proszę tutaj. I co ten program potrafi w tym momencie? Rozbudujmy ten program. Także ten program w tym momencie nam wyświetla dwie rzeczy, wyświetla na naszego gracza na ekranie i wyświetla nam czcionki. Także może na szybko Państwu pokażę, w jaki sposób jest to zrobione. Przełączmy się na ten widok, dobrze? Chwileczkę. Hmm. Dobrze, dostałem informację o tym, że trzeba powiększyć troszeczkę rozmiar w moim terminalu. Mam nadzieję, że teraz jest ok, czy nam się to mieści? W 80 liniach, liniach chyba na styku nam się mieści. Dobrze, dobrze. Wróćmy do naszego wyświetlania. Ok, yy, a tutaj się przełączmy na yy, nasz kod SDL-u, yy, więc yy, ja zrobiłem dodatkową yy, strukturę, yy, która trzyma informacje o yy, obiektach graficznych. Yy, nazwałem ją sobie Struct Image. W tym miejscu jako opak pointer trzymam adres do SDL Surface. Tutaj trzymam informacje o wszystkich wycinkach, o wszystkich elementach składowych tej naszej bitmapy. A tutaj trzymam informacje o tym, ile tych takich kafelków jest. Co to, co to w ogóle znaczy, takie kafelki i dlaczego to robię? Wyświetlmy na przykład zawartość pliku graficznego dla gracza. Możemy zauważyć, że tutaj jest, jeśli dobrze liczę, 32, 32 klatki obrotu tego samolotu i dla każdej z tych klatki chcemy mieć wycinek, czyli musimy znać jego x, y, długość i szerokość i mając te informacje. Przechowujemy je dla n tych kafelków, których jest 32. Dla każdego z nich przechowujemy informacje o właśnie te x, y, długość i szerokość. I podczas rysowania one są przekazywane. A tutaj też zrobiłem helper, który bierze informacje o tym, który kafelek z, z tej naszej listy kafelków i pod jakimi koordynatami wyświetlić, i on korzysta z tej funkcji, którą przed chwilą pokazałem. To będzie display blit surface. Ta informacja, tile numeryczna, to jest offset w tej tablicy. Tych naszych wycinków. Ona jest przekazywana do Blitz Surface i wyświetlana na ekranie. Natomiast jak działają czcionki? Dokładnie w ten sam sposób. Tylko, że przy czcionkach mamy troszeczkę więcej tych kafelków i zakładamy, że wartość w takim stringu, wartość każdego znaku. Numerycznie odpowiada indeksowi na, na tablicy. Czy, czyli mamy dokładnie tak, jak jest w, ta, w tabeli w standardzie ASCII Mamy dokładnie te same wartości tutaj. Dzięki czemu, jak wyświetlę na ekranie. Dobrze, może tak, pokażmy kod, żeby było prościej. A właśnie, weźmy w ogóle do tego, jak wygląda. Logika dla gry. Na samym początku, jak nam się gra rozpoczyna, chcemy załadować grafikę dla czcionek. Chcemy załadować grafikę dla gracza i innych obiektów. Ja w tym momencie mam tylko gracza, i zaraz przejdę do tego, jak to działa. A następnie mamy funkcję, która nam wyświetla coś na ekranie, bo o tak, w logice w tym momencie, w tym naszym przykładzie nie ma nic. Zupełnie nic. Ustawiamy tylko, który kafelek chcemy tutaj wyświetlić na ekranie. Natomiast w tym momencie mamy troszkę kodu przy wyświetlaniu. Najpierw obliczamy pozycję gracza, którą chcemy, że chcemy, żeby gracz nam się wyświetlał dokładnie na, w centrum ekranu. Tu mam listę, w której przechowuję obiekty. W tym momencie to jest tylko gracz, więc ta lista nam się wykona tylko raz, przebieg tej listy. Wyłuska nam informację o tym, który kafelek mamy i wołamy image display z. Yy, z tym sdl-surface yy, z kafelkiem pozycja x, y a później wołamy font-display z jakimś stringiem i skoczmy yy, do czcionek yy. To działa w ten sposób, że przekazujemy tego stringa i pozycję x, y i yy, grafikę z czcionką i w tej funkcji iterujemy po y, stringu o ten tekst y, i dla każdego znaku y, konwertujemy zawartość, y, y, wartość kar na y, offset y, w, tym, y, w tej naszej tablicy Clip. I tak się wyświetla ten tekst na ekranie. Dobrze, wróćmy do prezentacji. Okej, okay. poruszanie po ekranie, czyli przechodzimy do wejścia, obsługi wejścia. A więc. Um, to jest drugi podsystem SDL oprócz grafiki o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Równie ważny myślę, bo bez tego nie działałaby nam gra. I działa to w ten sposób, że mamy obiekt o nazwie event typu SDL event i on reprezentuje jedno zdarzenie związane z wejściem, czyli na przykład naciśnięcie klawisza. Czy ruszenie joystickiem, ruch myszą. I żeby przeczytać wszystkie zdarzenia, które się odbyły od ostatniej klatki, ponieważ my chcemy to wykonywać raz na klatkę, taki odczyt. SDL ma wbudowaną kolejkę zdarzeń, gdzie wpadają wszystkie właśnie takie zdarzenia, jak naciśnięcie klawisza i inne. I raz na klatkę my chcemy wyciągnąć wszystkie elementy z tej kolejki funkcją SDL Poll Event I w zależności od tego, jaki to był ten event, czy mysz, czy klawisz, czy joystick, to ten obiekt event będzie nam reprezentował inną strukturę. Sprawdzamy, jaki jest typ. Jeśli to jest typ. Key down to znaczy, że został naciśnięty klawisz i powiedzmy mamy pomocniczą tablicę, tutaj o nazwie key. Sprawdzamy, jaki był to klawisz naciśnięty i ustawiamy wartość 1 dla takiego klawisza. Zapamiętujemy tę informację, że on był wciśnięty. Jeśli przyszła informacja o tym, że gracz wypuścił ten klawisz, ustawiamy taki, tę wartość na 0. Jeśli, jeśli będziemy mieć inne zdarzenie jak joystick, to tutaj zamiast SDL key down lub key up będziemy mieli coś innego. Jest jeszcze takie ważne zdarzenie SDL quit, i to zdarzenie sygnalizuje nam zewnętrzną próbę zakończenia programu. Czyli na przykład zamknąłem okno z programem, albo przyszedł mi sygnał i chcę zakończyć program i możemy. Zrobić jakąś obsługę w tym momencie, ja po prostu zakończę, kończę program, ale na przykład możemy za, zamiast tego wyświetlić menu y, albo ekran, który się pyta, czy na pewno chcesz wyłączyć grę. Jakie inne y, y, mamy zdarzenia? Y, tutaj na dole y, spisałem, że może być to właśnie ruch myszą, może być to y, przechylenie joysticka i y, 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 wiele innych. Y, Zanim skoczymy do reprezentacji obiektu. Myślę, że mogę Państwu pokazać ten przykład na kodzie. Więc przyłączmy się z powrotem na okienko z moją grą. Um. Dobra, przełączmy się na bardziej dokładny widok. OK. Proszę zauważyć, że w tym momencie gra reaguje na naciśnięcia. Mogę zademonstrować. Naciskam w lewo, naciskam w prawo. Obiekt się obraca. Naciskam Escape, gra się wyłącza. Jak to nam działa? Mm, mm, mm. OK, e, więc najpierw musimy zainicjalizować e, subsystem, podsystem SDL. Jeśli powiedzmy, chcemy mieć obsługę joysticka, musimy zainicjalizować to. To się odbywa na samym początku mm, naszego programu, e, w funkcji bożej main po tym jak zainicjuje backend graficzny, backend wejścia obsługuje i tutaj mam polling, czyli to wygląda bardzo podobnie. Wołam, mam ten nasz obiekt SDL event i mam tablicę klawiszy. Ja w tej grze w tym momencie obsługuję tylko stan klawiszy, nie bawię się w joystick. Zresztą nie mam przy sobie joysticka, żeby to Państwu pokazać. I na samym końcu jak zczytam takie klawisze mam dodatkową tablicę, która nam reprezentuje tylko klawisze, które chcemy obsługiwać w grze. I jeśli któryś z tych klawiszy został zmieniony to kopiuję zawartość z tej naszej pomocniczej tablicy Event Keys do tablicy, która jest później używana w grze. Ona jest mniejsza, ona ma tylko tutaj 6 pól w środku, 6 indeksów. Ma wielkość 6. Dobrze, skoczmy do naszej gry. Aha, zanim, zanim to zrobimy, to tak, wskoczmy do funkcji, której, do pliku, którego jeszcze nie pokazywałem Państwu. Jest to funkcja, która odpowiada za, cały, za tę maszynę stanową. Jak wejdziemy do funkcji main, to mogą Państwo zauważyć, że moja pętla główna tutaj się składa z wywołania tej funkcji state handle. I dzieją się tutaj trzy rzeczy. Jest y, polling inputu, następnie logika dla gry i rysowanie dla gry. Y, ja z racji, że to jest dość prosty przykład, zrezygnowałem z customowego inputu dla y, stanu gry. Stan gry to może być powiedzmy system menu, to może być y, główna gra, to może być jakieś wyświetlenie y, punktacji, high score y, lub coś innego. Dlatego rozdzieliłem sobie tą logikę po prostu na różne stany ale stwierdziłem że input w zasadzie będzie zawsze wykonywany tak samo i mam yy, wspólną funkcję więc najpierw yy, w przebiegu programu funkcja yy, main woła nam w ten state handle on sprawdza tylko czy stan się zmienił. Jak stan się nie zmienił to yy, wczytuje nam ten input. Następnie wchodzi nam do logiki naszej gry. Yy, I uh, game logic tutaj. I jak Państwo widzą, we wcześniejszym przykładzie tutaj nie było nic w tej funkcji, a w tym momencie mamy już um, obsługę klawiszy. I robimy to w ten sposób, że. Um, a, 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 a. O, coś nacisnąłem sobie. Aha, dobra. Um, Dobra, mamy nasz input. Czyli przekazaliśmy przy wywołaniu funkcji input jakąś strukturę. Do tej struktury zapamiętaliśmy 6 naszych klawiszy i następnie w logice dla gry odczytujemy stan tych klawiszy. Jeśli został naciśnięty klucz back, ustawiamy flagę quit i pętla gówna nam się kończy. Jeśli naciskamy klawisz w lewo lub klawisz w prawo, to wtedy zmieniamy kąt położenia gracza, co powoduje nam później przy wyświetleniu wyświetlenie tego innego tile, innego kafelka. Dobrze, więc tak działa nam input. Wróćmy do tych naszych slajdów. Reprezentacja obiektu mówiliśmy już o tym, że wyświetla nam się grasz na ekranie, ale jeszcze nie pokazałem Państwu struktury, gdzie ten grasz jest przechowywany, i w zasadzie wszystkie inne obiekty. Ja tak naprawdę rozbiłem to na dwie części, gdzie proszę sobie wyobrazić, że te rakiety, które pokazywałem na ekranie dla tej oryginalnej gry. One się powtarzają, może być na przykład 5 albo 6 tych obiektów na raz na ekranie, i raczej nie chcielibyśmy przechowywać kopii bitmapy, która jest używana przez każdy z tych obiektów w każdym obiekcie osobno, więc rozbiłem sobie tę strukturę na object template, która nam przechowuje informacje statyczne, takie jak właśnie ta bitmapa, takie jak ilość tych kafelków, długość, szerokość obiektu, a informacje zmienne obiektu, takie jak jego pozycja x y lub jego prędkość, każdy obiekt będzie miał osobno. I dlaczego te wartości związane z położeniem obiektu są zmiana przecinkowe? Dlatego, że będziemy wymagać dokładność na poziomie mniejszym niż jeden piksel. Tutaj zaprezentowałem Państwu w zasadzie jak <klimulacje> jak w grze można poruszać obiektem. My w tym przykładzie tylko robiliśmy obrót. Natomiast tutaj jako przykład jakiejś innej gry pokazuje, że np. jeśli klawisz nacisnął klawisz w lewo możemy zmienić wartość pola velocity, które, czyli prędkość. Jeśli klawisz w prawo to zwiększymy tę wartość i na końcu Gdzieś tam dodajemy do pozycji gracza tę jego prędkość, i przy wyświetleniu ten, ten gracz będzie gdzieś indziej na ekranie. A zmiany prędkości są często mniejsze, właśnie niż jeden piksel na klatkę, bo jeśli byśmy mamy 60 klatek na sekundę i co klatkę byśmy o jeden piksel zmienili pozycję gracza, to w ciągu jednej klatki by nam się przemieścił o 60 pikseli. Także to jest za dużo. Dobrze, i w tym momencie przechodzimy już do bardziej zaawansowanych konceptów jak trygonometria. To może od razu powiem Państwu, że my tutaj nie będziemy robić rozważań takich czysto matematycznych. My tutaj w zasadzie tylko pokażemy, jak użyć wzory trygonometryczne do, do gry po prostu, więc te informacje będą po części uproszczone i mam nadzieję, że część z Państwa, która zajmuje się matematyką, nie obrazicie się Państwo, że część będzie uproszczona tutaj. Dobrze, to może powiem tak, że jeśli chodzi o układ współrzędnych biegunowych, czyli to wychylenie kąta tego statku, tak jak mieliśmy obrót tego statku, to te współrzędne bazują na radianach. Co to jest radian? Radian to jest, jeśli wyobrazimy sobie promień okręgu, to jeśli ten promień przerzutujemy na łuk tego okręgu, to 3 oraz 14 i tak dalej, tego okręgu, te, tego, tych długości promienia reprezentuje nam pół, długość połowy okręgu, czyli inaczej mówiąc, to jest pi radianów, a pełny okrąg to jest 2 pi radianów. I y Funkcje trygonometryczne, takie jak sinus, cosinus i tak dalej z biblioteki standardowej C operują na radianach. No Te wartości są dość takie nieprzyjemne w operacji, ponieważ to jest pi, więc nam się lepiej operuje z, ze stopniami. I tutaj mam przykład, gdzie wartość x jest w stopniach, gdzie przez stopnie rozumiemy że 360 stopni jest kątem pełnym i w ten sposób konwertujemy to na radiany. W jaki sposób odbywa się konwersja pomiędzy układem współrzędnych biegunowych a kartezjańskich, czyli pozycją x i pozycją y z tego naszego obiektu gracza? No w ten sposób, że korzystamy z funkcji cosinus i funkcji sinus, które zwracają nam jak widać, sinus, jeśli, jeśli założymy, że to jest oś Y, to sinus nam będzie zwracał wartości na osi Y, a cosinus na osi X. U nas musimy sobie ten układ, ten system współrzędnych troszeczkę obrócić, ponieważ gry zazwyczaj rysują ekran z góry do dołu. W związku z czym tradycyjnie oś Y wskazuje na dół. I tak też działa FDL. To znaczy, jeśli przemieszczamy obiekt i zwiększamy mu wartość y, to ten obiekt będzie się przemieszczał w dół. I teraz tak, tutaj mam przykład tablicy cosinus, czyli wywołałem n razy w pętli funkcję cos. Z biblioteki standardowej i zapisałem sobie te wartości w tablicy, żeby to było łatwiej Państwu zaprezentować. W tym miejscu w ogóle rozpoczynamy liczenie kątów. Jak widać, nasz statek jest wychylony na wschód i tutaj jest kąt 0 stopni. I te stopnie nam rosną zgodnie ze wskazówkami zegara. Czyli dla tej wartości początkowej, jeśli zrobimy, wywołamy cosinus dla wartości 0, otrzymamy wartość 1. Jest to informacja o tym, że jeśli chcemy poruszać się graczem po planszy i on jest ustawiony w tę stronę, ma kąt, to zwiększamy prędkość gracza tylko na osi X. Na osi Y jest wartość 0 tutaj. I im bardziej ten nasz kąt to nasze wychylenie statku się zmienia, to ten X ta wartość X będzie maleć aż dojdzie do zera. Jak się poruszamy w tę stronę, to mamy wchodzimy na wartości ujemne. I tutaj z powrotem poruszając się w tę stronę wartości nam rosną, 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 aż dojdą do 1. Dla osi Y jest podobnie, tylko że zamiast kosinusa używamy sinusa i wartości dla osi Y są również używane, są w ten sposób wyciągane i jeśli powiedzmy statek porusza się po tym kącie, to dodamy wartość X, wektor X taki, wektor Y taki i ten statek nam się zacznie poruszać po skosie powiedzmy. Tutaj mam przykład, w jaki sposób sobie tablicę sinus wygenerowałem, ponieważ nie chcę za każdym razem wywoływać funkcji wbudowanych w bibliotekę C. Stwierdziłem, że prościej jest po prostu wartości raz zapisać w tablicy, i w tym momencie muszę Państwu powiedzieć ważną rzecz, że. Ta ilość kątów 360 to nie jest taka fajna okrągła liczba, dlatego stwierdziłem, że kątów u mnie w tablicy będzie 256. Wiem, że koledzy mówili mi, żeby nie wspominać o tym, nie używać słowa, że to są stopnie, że, że stopnie to tylko może być 360 stopni, nie może być ich 256, ale na potrzeby gry. Tutaj powiedzmy, że pełne, pełny obrót nam zajmuje 256 stopni. Ja tę tablicę wygenerowałem raz i później używam jej w kodzie już cały czas. Jak wyznaczyć kąt między obiektami? To znaczy może tak. Może najpierw przejdźmy, wróćmy do naszych... Wróćmy do prezentacji, do, przepraszam, do kodu, wróćmy. Dobra, zbudowaliśmy go, odpalmy. Przełączmy się na y Dobra. W tym momencie to co robię w grze to obracając ten statek korzystam z tablic cosinus i sinus dla x i y i odpowiednio ustawiam mu pola vx i vy i jak widać obiekt przemieszcza się po planszy. Od razu skorzystałem z naszych czcionek, żeby pokazać, żeby wyświetlić jakieś informacje. Pełny obrót, tak jak mówiłem, to jest 256 stopni. I ten punkt początkowy to jest godzina trzecia na zegarze, że tak powiem. Czyli tutaj w drugą stronę, jak w lewo skręcamy, to mamy, obraca nam się licznik dla stopni. Dobrze. To teraz pokażmy, jak to jest zaimplementowane w kodzie. Więc tak, naciśnięcia klawisza w lewo i w prawo zmienia nam pole kąt. Tak przypomnijmy w ogóle jak wygląda, jak wygląda obiekt, struktura naszego obiektu. Mamy to pole, które ma pola x, y, XY VX, vy w naszym układzie kartezjańskim i mamy pole kąt w układzie biegunowym. Proszę zauważyć, że, że to pole kąt jest y, zapisane jako uint8t, czyli wartość 8 ośmiobitowa, i to y, nie jest m, przypadkowo. Ja to wybrałem po to, że jeśli mamy 256 stopni, to y, z automatu ta liczba nam się licznik nam się przekręca i nie musimy się martwić, że y, wyjedziemy poza tablicę sinusów i kosinusów, ani nie musimy robić modulo. Mamy jedną operację z głowy pod kątem czytelności kodu. Natomiast wracając do tej logiki, tak jak mówiłem, ten kąt nam się zmienia o, w lewo o minus 3 stopnie i w prawo o plus 3 stopnie. No, jeśli dojdzie do zera i się przekręci, to będziemy mieć te tam, 253 stopnie. Na przykład. I następnie przeliczam te wartości na bazie, właśnie, tablicy cosinus i tablicy sinus. I to działa w ten sposób, że te wartości są tutaj od minus 1 do 1, a ja muszę je pomnożyć przez prędkość gracza, żeby ten, ta prędkość była troszkę większa niż to, co było tutaj. Ta większość też jest, ta prędkość, to też jest float, żebyśmy mogli się poruszać wolniej niż jeden piksel na ekranie. Dobrze. To teraz skoczmy z powrotem do naszych slajdów. Jak wyznaczyć kąt między obiektami? Tak, widzieliśmy, jak działa gracz. I zaraz pokażę Państwu, jak e, działają e, te rakiety. E, żeby obliczyć e, kąt, tak, tak, tu jest ta rakieta, tu jest nasz gracz. E, rakiety traktujemy, że jest w centrum naszego układu e, i mamy punkt XY dla gracza i chcemy się dowiedzieć, w, w którą stronę e, na tym układzie e, wskazuje nam. E, Kąt od rakiety do gracza. Korzystamy z funkcji Atan 2. Od razu powiem, że ta, to jest funkcja z biblioteki standardowej. Ciężko jest zrobić tablicę dla tej funkcji, ponieważ dziedzina jest nieskończona, wartości są nieskończone, więc nie da się wygenerować całej tablicy są na to triki ale to jest zbyt skomplikowane tutaj na przykład więc stwierdziłem że będę niestety za każdym razem wołał funkcję wbudowaną w C i ona będzie obliczana dla każdej rakiety na liście rakiet i dla każdej klatki no i to zwraca nam kąt ta funkcja między osią x a tym punktem odniesienia tutaj mamy x i y Yy. O, i, I muszę ją przekonwertować z powrotem z radianów na nasze stopnie. <laughs> I przypomina, że Degree Max wskazuje na 256. Yy, to wróćmy do yy, naszego kodu. Yy. <laughs> yy. Skoczmy do. W pliku object. Tu mamy logikę dla tych naszych rakiet. Target jest gracz. Może tak najpierw pokażmy punkt wejścia w logice. Tutaj mam listę naszych obiektów. I dla każdego obiektu woła, wołamy yy, yy, wskaźnik na funkcję, który nam <laughs> yy, dla gracza zrobi coś innego, dla yy, rakiety zrobi coś innego i dla innych obiektów, które będziemy mieć później w grze, będzie jeszcze inną logikę wykonywać. Yy. Najpierw musimy przeliczyć yy, to w ten sposób, żeby yy, ten nasz yy, gracz żeby punkt odniesienia był relatywny dla tej rakiety. Więc tutaj jest ten przelicznik. Następnie wyłamy funkcję atan2. Co ważne, y jest pierwszym parametrem, x jest drugim. Nie należy ich zamienić. Jak tę informację mamy, to musimy odjąć od tego obiekt, y, musimy odjąć od tej wartości nie obiekt, a kąt, y, y, który ma ta rakieta, w ten sposób, żeby ten nasz układ współrzędnych, y, że tak powiem, się zresetował, że y, y, ten kąt, żeby y, jeśli ta, ta nasza czerwona linia, która jest wektorem, y, w którym kierunku nam leci rakieta, żeby ona wskazywała nam na y, kąt zero, i wtedy relatywnie wiemy, że ten kąt gdzieś tam inaczej wskazuje i y, łatwiej jest nam wtedy operować na tym, y, czy gracz jest po lewej stronie od rakiety, czy po prawej stronie od rakiety i y, dzięki temu wiemy, w którym kierunku rakieta ma skręcić. Czy ten kąt ma być zmniejszony, czy zwiększony. Y, to teraz zaprezentuję, y, jak to działa. Y, tylko muszę odkomentować logikę, która generuje nam rakiety. Dobrze, przełączmy się na nasz widok. OK, gry. Co kilka sekund są generowane rakiety. Proszę zauważyć, że, że one ścigają tego gracza. One są bardzo dokładne w tym momencie, prawda? Bardzo ciężko tym rakietom uciec. Na pewno zachowanie nie jest takie, jakie widzieliśmy na tej pierwszej grze, którą pokazywałem, tylko to bardziej wygląda jak jakieś pszczoły, które latają przy ulu. Trzeba to w jakiś sposób usprawnić. I w jaki sposób to zrobiłem? A w taki? Tutaj, gdzie mamy logikę dla rakiet, zamiast od razu ustawiać kąt po tym, jak obliczyliśmy relatywnie pozycję pomiędzy graczem a rakietą, zamiast robić to, musimy wprowadzić niedokładność. Wprowadzimy pole, które się nazywa kąt skrętu. I musimy limitować ten skręt tak, żeby rakiety nie skręcały nam za szybko. Czyli jeśli powiedzmy, jeśli ta nasza rakieta, bo w ogóle chyba nie pokazałem jeszcze, jak, jak są zainicjalizowane te nasze obiekty, to jest ta, tu jest lista tych template'ów dla obiektów mamy y, template, dla, template dla gracza czyli tutaj są te informacje, które są statyczne mamy informacje z jego grafiką mamy informacje ile ma tych kafelków długość, szerokość i tak dalej prędkość i mamy trzy rodzaje rakiet, czerwone, niebieskie i y, żółte i one wszystkie y, różnią się y, tym y, jaki mają ten kąt Więc mamy tutaj y, limit. Chociaż w tym momencie jak patrzę to nie mogę się doszukać tego kątu skrętu. Może kąt skrętu był y, stały a pole step było inne. A dobrze dobrze bo y, dobrze pole. Y, y, pole step to jest właśnie ten kąt skrętu nie turn angle, turn angle to jest y, wynik. Y, od jest którego... dobra, to jest tak, step to jest to nasze pole, które nam limituje o ile stopni możemy skręcić na raz. Dla czerwonej rakiety to jest 5, dla niebieskiej 4, dla żółtej jest 3. To znaczy, że rakieta czerwona może skręcać po najszybciej, niebieska trochę wolniej i żółta ma ten najmniejszy skręt. Jeśli możemy skręcić, to zmieniamy ten turn angle i na końcu do faktycznego kąta dodajemy ten turn angle. Ja go jeszcze podzieliłem przez dwa, żeby ponieważ na samym początku, jak napisałem tę logikę, to te rakiety dalej były zbyt dokładne, więc musiałem tę wartość jeszcze podzielić przez dwa. Odkomentowaliśmy tę sekcję w kodzie. Przekompilujmy to. Odpalmy grę raz jeszcze. Przełączmy się na widok gry. Proszę zauważyć, jak inaczej, jak zmieniło się zachowanie rakiet. W tym momencie jestem w stanie je wymanewrować. I rakieta czerwona ma ten najmniejszy kąt skrętu, więc najbardziej jest, najlepiej naściga, niebieska trochę gorzej i żółta jest najłatwiej wymanewrować. Czyli to coś nam już powoli zaczyna przypominać mechanikę tej pierwszej gry. Dobrze. Ok, więc wróćmy do y, tych slajdów i przechodzimy do kolejnej y, ciekawej y, części mechaniki, czyli detekcji kolizji, y, bo jak Państwo zauważyli, te rakiety w tym momencie przenikały przez gracza i y, w zasadzie brakowało nam tego elementu rozgrywki, jakim jest kolizja. I y, y, jak tę kolizję y, zaimplementować? Najczęściej w grach, które ja piszę, korzystam z prostokątów, natomiast ta gra ma taki charakter, że mamy właśnie, poruszamy się po biegunowych, i w zasadzie każda z tych rakiet może być reprezentowana odnośnie kolizji jako okrąg. I detekcja kolizji jest tutaj bardzo prosta, to znaczy yy, suma promieni dla dwóch okręgów reprezentujących dwa obiekty, jeśli jest mniejsza niż odcinek długość pomiędzy ich yy, środkiem, to kolizja nie zachodzi. A jeśli suma jest większa niż ta odległość, to wiemy, że one się na siebie nałożyły i jest kolizja. I dlatego też każdy z tych obiektów posiada promień. Ok, i w jaki sposób to jest liczone? Korzystam w celu obliczenia tej odległości, korzystam z twierdzenia Pitagorasa i robię tutaj pewną optymalizację, to znaczy nie musimy robić operacji SQRT na końcu z tym wynikiem. Wystarczy, że porównamy kwadrat odległości do kwadratu sumy tych promieni i wiemy, że rezultat dla kolizji będzie ten sam i oszczędzamy instrukcję dzięki temu. To wróćmy do naszej gry. Wróćmy do kodu. Ok. Tu jest to pole R symbolizujące ten promień dla okręgu kolizji rakiety. W ogóle ten promień i dla rakiet, i dla gracza jest trochę mniejszy niż wymiary Kafelka. To jest zrobione w ten sposób, żeby gra była bardziej fair. Ponieważ ta grafika, te trójkąty one nie, pasują, nie wpasowują się idealnie w koło i, i po prostu wygodniej jest, żeby to koło było trochę mniejsze niż ta reprezentacja graficzna. A jak ta kolizja jest zaimplementowana? Oproszę dla obiektów. No w zasadzie to jest dokładnie ten sam korek, który pokazywałem na slajdach. On się tutaj nie różni niczym. Natomiast wołam go z pętli głównej. Najpierw Odbywa się przesunięcie obiektów. Aha, w ogóle w tym momencie operujemy jeszcze na wcześniejszym przykładzie. Jesteśmy w tym przykładzie. Musimy się przełączyć. Ok. Okay. Dobrze, to wracając do logiki. Najpierw przesuwamy wszystkie obiekty na planszy, a następnie lecimy jeszcze raz przez listę obiektów i sprawdzamy kolizję dla jednego obiektu z drugim obiektem. Tam są porównywane w środku te promienie i zwracana jest wartość 1 lub 0. I jeśli wiemy, że nastąpiła kolizja, to flagujemy ten obiekt na usunięcie. I w kolejnej pętli, w kolejnej iteracji pętli programu na samym początku wyrzucam z listy obiekty, które zostały oznaczone jako skolidowane. I one nam dzięki temu znikają. I jak odpalę tę grę, przełączmy się na ten widok. Musimy chwilkę poczekać na pierwsze rakiety, że rakieta nas goni. I jak nas dotknie, to rakieta jest flagowana do usunięcia i w następnej klatce już jej nie widać. Spróbujmy, żeby ta rakieta przeleciała o tyle, żeby zademonstrować, że ten okrąg dla kolizji jest mniejszy niż nasza grafika. O, w tym momencie się to odbyło. Dobrze. Wróćmy do slajdów. No właśnie, co dalej? Przy tym, co, co przed chwilą pokazałem, przy, przy tej grze, przy tym naszym y, y, stanie gry, w zasadzie mamy już gotową mechanikę, prawda? Mamy rakiety, które musimy omijać. Jeśli nam się nie uda ich ominąć, to rakieta się o nas rozbija. Albo właśnie w tym momencie się dwie rakiety między sobą rozbiły, udało mi się wymanewrować. No ale to jest za mało w tym momencie, żeby, żeby można to nazwać poogrom. Więc dodajmy coś więcej. To już nie będę tego kodu pokazywał żeby trochę to przyspieszyć. Ale przełączymy się na kolejny przykład. Co zmieniliśmy? A to, że w tym momencie... Rakiety po pierwsze zostawiają nam y, smugę, a po drugie, jeśli się z nami zderzą, y, zostawiają nam wybuch. Ten wybuch przez chwilę jeszcze istnieje na ekranie i również ma kolizję y, z innymi rakietami, dzięki czemu możemy załatwić kilka rakiet w ten sposób. Y, jeśli y, goni nas kilka rakiet, jeśli jedna się w drugą zderzy, y, to później trzecia jeszcze może wpaść w ten wybuch. No, coraz bardziej nam to już przypomina ten, tę pierwszą grę, ale dalej nam czegoś brakuje. Więc przełączymy się na kolejny przykład. Stwierdziłem, że troszkę zmienię, wpadłem na pomysł, że można usprawnić tę pierwszą grę i zawęziłem widok planszy, w ten sposób trochę przypomina, imituje taki radar samolotu, dzięki czemu rakieta, która leci z każdego kąta, wyłania nam się, mamy taki sam czas reakcji dla niej, bo w innym wypadku mielibyśmy inną długość i szerokość ekranu, a w tym momencie mamy taką samą szansę dla rakiety, która leci z każdej strony. No, ale dalej nam, dalej nam jeszcze czegoś brakuje tutaj. Przełączmy się na kolejny przykład. To się zmieniło tutaj. Pojawiają nam się punkty na obrzeżu naszego ekranu. Dla rakiet, które wychodzą poza ekran. Dzięki temu wiemy, z której części ekranu rakiety nas będą atakować. Czyli robi się coraz ciekawiej, ale to jeszcze dalej brakuje nam pewnych elementów rozgrywki. Także przełączmy się już w zasadzie na ostatni przykład. I to jest już gra na takim etapie, na którym zdążyłem ją przygotować dla Państwa. Jest tutaj licznik, więc myślę, że to można już nazywać grą. Czyli staramy, staramy się utrzymać przy życiu jak najdłużej. I co jakiś czas nowe fale rakiet nam wpadają są to rakiety o różnych kolorach, czyli yy, yy, różnym skręcie i będzie ich coraz więcej. Yy, jeśli rakieta we mnie uderzyła, yy, resetuję licznik, u góry pokazywany jest na najlepszy wynik, yy, czyli jest yy, o co walczyć między sobą, może kilka osób w to grać. Yy, no nie wyrobiłem się z tym, żeby zapisać taki yy, wynik yy, do pliku, to też jest ciekawa sprawa, bo taki wynik trzeba w jakiś sposób zaszyfrować, żeby nikt nie otworzył pliku i nie podmienił wartości i nie oszukał systemu. No ale niestety na to zabrakło mi czasu. Dobrze. Co dalej? No właśnie, co można zrobić? Dalej w tak grą. Po pierwsze, brakuje nam dźwięku. Po drugie, jakiś system menu by się nam przydał i jakiś ekran tytułowy. Po trzecie, właśnie ten najlepszy wynik powinien być gdzieś zapisywany. Po czwarte, ta gra nam działa w tej rozdzielczości 320x240. Fajnie, jeśli dałoby się ją przeskalować dla powiedzmy backendu X11, ktoś ma duży monitor. Chciałby pograć w tą grę i, i widzieć coś więcej niż kilka pikseli. Co dalej? Można by też przypisać wszystkie wartości zmienno-przecinkowe, float, które używałem na stałe przecinkowe fixed point. No i na końcu własny algorytm dla ATAN2, żeby nie korzystać za każdym razem z tego wbudowanego w, tego wbudowanego w bibliotekę standardową. I tak jak mówiłem, kod źródłowy dla gry wraz z tymi wszystkimi przykładami, przez które przeszliśmy, jest dostępny na GitHubie pod tym adresem. Także y, mogą Państwo to jeszcze raz prześledzić wszystko, y, coś pozmieniać, y, być może czegoś się nauczyć. I w zasadzie dochodzimy do końca tej prezentacji, ale mam jeszcze chwilę na to, y, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Proszę mi dać tylko moment na to, żebym mógł to wszystko, te pytania Państwa przeczytać. Pierwsze pytanie, jak jest robiona ta smuga? Dobrze, już pokazuję. Ta smuga jest robiona w ten sposób, że tworzę dodatkowe obiekty. Mam... Wejdźmy do tego pliku, gdzie mam przygotowane um, template y dla obiektów. Rozrosło nam się o dwa obiekty. A trail, czyli ta smuga, i Explosion, czyli ta eksplozja. I dla każdego z nich mam osobne bitmapy i jest logika. to jest ten sam plik, dobra to jest dokładnie kopia ta sama w zasadzie powinienem ustawić wskaźnik do tej samej funkcji, ale planowałem, żeby była troszkę inna logika i nie zmieniłem jej ten obiekt ma pole time to live i jest po prostu po każdej klatce zmniejsza mu się ten licznik jak dojdzie do zera jest usuwane z ekranu a gdzie, jest, gdzie się pojawia? Tu, gdzie przesuwam obiekty, dla obiektów, które są rakietami, dodaję nowy obiekt do listy obiektów po prostu. To jest tak naprawdę druga lista. Mam listę obiektów i listę tych smug. I to po to, żeby nie liczyć niepotrzebnie kolizji dla smug, więc one są trzymane w innej liście. Dobrze, przejdźmy do y, innych pytań. Y, to od razu y, pytanie dla kolegów moderujących, bo y, nie widzę w tym momencie innych pytań, także nie wiem, czy one się nie pojawiły, czy koledzy mi ich y, nie przekleili. Także poczekajmy, momencik. Aha, y, widzę, że y, dostałem informację, że więcej pytań nie było, y, także. Y, jeśli Państwo nie mają więcej pytań, to w takim, razie, w takim razie bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa tematem. Na pewno to było pobieżnie przybliżone, na pewno coś zgubiłem, pominąłem lub nie wyjaśniłem dokładnie, ale mają Państwo ten kor źródłowy i myślę, że jeśli ktoś z Państwa się. Zainteresował tematem, to można to prześledzić, można właśnie skompilować, zbudować sobie i, i zobaczyć, jak to działa. A może jeszcze na koniec powiem, w ogłoszeniu odnośnie tego tematu meetupu, tam wspominałem, że opowiem coś o przenośności tego kodu. Nie wyrobiłem się z tym tematem, także chciałem przygotować na jedną z tych konsolek grę. Ale powiem pokrótce, jakby to się odbyło. W bardzo prosty sposób. Po pierwsze, musi być biblioteka SDL dostępna na tą platformę. Jest na każdą z tych konsolek ta biblioteka. Następnie wystarczy znaleźć toolchain, czyli kompilator z zestawem bibliotek dla takiej platformy. Możemy przekompilować kod i. Ewentualnie, jeśli powiedzmy, że taka konsola ma joystick tutaj, to trzeba dopisać obsługę joysticku. Na pewno się zmieni na mapowanie klawiszy, bo każda z konsol ma inne klawisze podpięte w innym układzie. Także to trzeba będzie zmienić. Jeśli powiedzmy dodamy ten scaler do naszej gry i mamy jakieś menu, ta menu ma opcję, to dla tych konsol, które Działają tylko na tym ekranie cyfra 60 na 240. Musimy taką opcję na przykład wyłączyć. I w zasadzie tak to wygląda. Dobrze, także patrzę, jeszcze więcej pytań chyba nie było. Także jeszcze raz dziękuję Państwu i być może kolejnym razem przygotuję jeszcze jakiś temat związany z grami. Do widzenia.